wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, przyjął na się frasunek i zasmucenie i powiedział: smutna jest dusza moja aż do śmierci, trwajcież tu i czuwajcie ze mną. A postąpiwszy trochę dalej, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze miły, jeśli można rzecz jest, niech odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie tak ja moja chcę, ale jako ty. I przyszedł do uczniów swoich i znalazł ich śpiących i rzekł do Piotra: tak nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną, czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę. Duch ci odgodny jest, ale ciało słabe. Zaszedł drugi raz i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może ten kielich przeminąć jedna wędrowi, niech będzie wola Twoja. I wrócił się powtórnie i znalazł ich śpiących, bo był modlił się trzeci raz, tak jak i pierwej. Potem zwrócił się do uczniów swych i mówił im: śpijcie już teraz i odpoczywajcie. Oto przybliża się godzina i Syn Człowieczy będzie wydany. Stańcie, pójdźmy, oto się przybliżył, który mnie wyda. I jeszcze to mówił, oto Judasz jeden z dwunastu przyszedł, a z nim rzesza wielka z mieczami i z kijami, posłani od arcykapłanów i starszych ludów. A ten, który go wydał, dał im był znak, mówiąc: którego pocałuję, ten ci jest, i majcie go. I wnet przystąpiwszy do Pana Jezusa, rzekł do na Pana Jezusa i pojmali Go. O, oto jeden z tych, którzy byli z Panem Jezusem, wyciągnąwszy rękę, dobył korda swego i uderzywszy na sługę najwyższego kapłana, uciął mu ucho. Wtedy do niego rzekł Pan Jezus: ale jakoś wypełnią się pisma i rzeczy.
jako na rozbójnika wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mnie. Co dzień siedziałem u was nauczając w kościele, a nie pojmaliście mnie. A to wszystko się stało, aby się spełniły pisma prorockie. Wtedy uczniowie wszyscy, opuściwszy go, pouciekali, a oni pojmawszy Pana Jezusa, wiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zakonni doktorowie i starsi zebrali się byli, a Piotr szedł z nimi z daleka, aż do dworu arcykapłańskiego i wewnątrz wszedłszy, siedział ze sługami, chcąc widzieć koniec. Arcykapłani wtedy i wszystka rada szukali fałszywego świadectwa na Pana Jezusa, aby go na śmierć wydali. I nie znaleźli, chociaż wielu świadków fałszywych przystąpiło. Na koniec przyszli dwaj fałszywi świadkowie i rzekli: ten tak mówi. Mogę obalić Kościół Boży i za trzy dni go zbudować. I powstawszy arcykapłan rzekł do niego: nie odpowiadasz nic na to, co przeciwko to. Arcykapłan rzekł do niego: przysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, jeśliś ty jest Chrystus, Syn Boży. Rzekł do niego: Jezusem go
iż nie zna tego człowieka. O małym zaś czasie przystąpili ci, co stali i rzekli Piotrowi. Zaprawdę i ty sobie jesteś, bo i mowa twoja cię wydaje. Wtedy począł się przeklinać i przysięgać, iż nie zna tego człowieka. I wnet kurz zapiał i wspomniał Piotr na słowo Pana Jezusa, który mu był rzekł, iż pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy precz, płakał żywliwie. A gdy rano było, weszli brat najwyżsi kapłani i starsi nad ludem przeciwko Panu Jezusowi, aby go na śmierć wydali. I związanego przywiedli i podali Ponckiemu Piłatowi staroście. Wtedy widząc Judasz, zdrajca jego, iż był Pan Jezus osądzony na śmierć, żalem zdjęty odniósł 30 srebrników darcy kapłanów i starszych, mówiąc: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Oni zaś rzekli: Barabasza, czy Jezus?
imieniem Szymon, tego przymusili,
aby już przyszliego i przyszli do miejsca nazwanego Golgota, to jest miejsce trupich głów, i dali mu pić wino z żółcią zmieszane, a gdy kosztował, nie chciał pić, gdy go zaś ukrzyżowali, podzielili się sukniami jego, los o nie rzuciwszy, aby się wypełniło, co przez proroka powiedziano. Podzielili się szatami moimi, a o sukienkę moją los rzucili, a siedząc strzegli go i umieścili go nad głową jego, przyczynę śmierci jego napisano. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch młotów, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: wielkim, wyżdżoną ducha.
A oto zasłona kościelna rozdarła się na dwoje, od wierzchu aż do dołu, i ziemia zatrzęsła się, i skały się rozpadły, i groby się pootwierały, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, byli, ożyło, i wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, przyszli do miasta świętego i wielom się ukazali, a rotmistrz i którzy z nim byli strzegący Pana Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: tego, że chciałoby się jeszcze słuchać i słuchać.
Pamiętam, jak byłem w chęży witariuszem, to przychodziłem na próby nawet, żeby posłuchać, jak śpiewa chór na świętej Cecylii. Bóg zabrał serdecznie. I myślę, że teraz, panie Dorawa, nie będzie to za 10 lat, tylko trochę szybciej. Bóg zabrał. I myślę, że Pan Jezus się dzisiaj nie obrazi, jak teraz warty zakłaszczemy temu chórowi, bo to jest rzeczywiście warty chór gromki poklasku.